Halo, halo, dzień dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rulalos. Razem ze mną jest. Jakub Pres, czytaj PTL23. Kierowca, pisarz simracer, Racer, jak zwał, tak zwał. Na pewno autor książki Street Racer. No właśnie, tutaj człowiek orkiestra, bym sobie tak aż powiedział. Kierowca, komentator, no i od pewnego czasu. No, osoba, która zajmuje się tutaj literaturą? Tak można byłoby powiedzieć, czy czy może nie aż, aż tak mocno, byśmy w te, w te progi wychodzili? Transkrypcja napisana i w zasadzie jutro jest jej oficjalna premiera. To już trzeba powiedzieć, że zajmuję się literaturą. Niespodziewany gość, ale nie wszystko można niestety przewidzieć. Tak jest, zajmuję się, już można to powiedzieć, literaturą. Owocem tego jest Street Racer, a więc mój debiut. Jeszcze oprócz tego zacząłem na odpadzie publikować swoje prace na temat, na temat sportu o czym niektórzy już pewnie wiedzą, no i dopiero wchodzę tak naprawdę w ten świat, więc myślę, że za dużo też nie można powiedzieć, no. No właśnie, a propos tych twoich publikacji, no to w opisie wrzuciłem wszystkie linki, które prowadzą do tych publikacji Kuby, no tam jest kilka ciekawych artykułów, bo właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy o tej Twojej książce, która, której premiera już jest jutro, 30 marca, chociaż tak naprawdę już od dwóch tygodni tą książkę można kupić w przedsprzedaży i również w opisie macie link do zakupienia tej książki i mamy nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie Wam pomoże w wyborze, czy warto tą książkę kupić, czy nie, ale wydaje mi się, że nawet bez tego spotkania odpowiedź na pewno będzie twierdząca, te publikacje jeszcze Twoje to tam nawet widziałem, że są o skokach narciarskich, tak? Tam o Achonen, jeszcze tam z tego co zauważyłem. Jakiegoś to sezonu w Planicy w tym tygodniu, to postanowiłem napisać o szaleńczej pogoni Royal Rally w trakcie turnieju nordyckiego w sezonie 2003-2004. No ledwie 10 punktów. Mam nadzieję, że obecny sezon się e tak zakończy. Taka mała różnica jest naprawdę, naprawdę miło, mile widziana dla kibiców. No, o tym sezonie może się se pod koniec jeszcze pomówimy, no ale. Myślę, że ja nie, o tym jest. nie o tym jest ta rozmowa Ale tak właśnie jest. o tym jest ta rozmowa I to też nie jest rozmowa o skokach narciarskich Tylko o tej książce Chociaż pierwsze moje pytanie do Ciebie skierowane Będzie następujące Powiedz mi dlaczego W sensie Przychodzi taki moment w Twoim życiu Że mówi w sobie Napiszę historię jakąś Napiszę jakąś historię I kiedy to było i w ogóle Dlaczego taki pomysł żeby to sprzedać Jakby na papierze taką historię on zrodził się 4 lata temu. Dlaczego? Trzeba by mnie zapytać sprzed 4 lat, czy w ogóle zacząłem to tworzyć, okay. to, myślę, to byłoby najlepsze pytanie. A tak już poważnie, trochę bardziej mówiąc, mniej właśnie 4-5 lat temu, kiedy zaczynałem tworzyć historię Street Racera, Tworzyłem sobie w głowie mniej więcej, jak to mogłoby wyglądać kontynuacje gier Need for Speed, Teddy Carmo, które ja po prostu ubóstwiam, jeżeli chodzi o temat street racingowy. Oczywiście, Styd racer to nie jest wizja tego, jak mogłoby to wyglądać, spokojnie. To nie, 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 nic z mm -hmm. tych rzeczy to jest mm -hmm. historia niepowiązana. No i też z tego powodu, że sam chciałem się sprawdzić, jak mi to w ogóle wyjdzie, bo. Mm... Jak zaczynałem pisać, to to był bardzo zły moment, bo dopiero to był moment, kiedy ja zacząłem tak faktycznie czytać te książki, interesować się tym tą literaturą trochę bardziej. Stąd ta książka tak długo powstawała, bo łącznie powstawała 3 lata, nim, nim, nim finalny efekt, w się, nim się skończyła, nim się skończyłem tworzyć. Natomiast też brakuje literatury. Ja twierdzę, że okej, okay, wyścigi można poglądać, to jest ciekawe, ale wyścigi można też fajnie opisywać i co myślę widać w samej książce, jak ty czytałeś, na pewno są one dosyć rozbudowane, bo tak jak mówię, bardzo mi zależało na tych opisach wyścigów. Więc to był głównie ten powód, że właśnie chciałem się sam sprawdzić, czy jestem mhm. w stanie być na tyle sumienny, żeby zakończyć całą historię, która oczywiście będzie kontynuowana. I że po prostu brakuje takich publikacji. Ale czy to, że brakuje, to znaczy, że jest na nie zapotrzebowanie? zapotrzebowanie? Przekonamy się. No, przekonamy się. Jest na pewno ciekawa pozycja na rynku, no bo faktycznie to jest, to jest historia, którą tutaj przedstawiasz. Dosyć mi się wydaje rozbudowana. Sam zaznaczyłeś, że będzie to kilka, nawet epizodów, bo nawet sama fabuła to nakreśla, bo nawet takie jest to zakończenie, które jest tak jakby trochę ciągłe. No, ale właśnie, czyli po, mówisz, że to twoje zainteresowanie to było takie sprawdzenie, jakby, tak? To pisanie, czy to być może jest ta droga, którą chcesz w życiu obrać, tak? Czy, czy jak mam to interpretować? Po części na pewno, ale już samo to, że jak w głowie kiedyś stworzymy jakieś historie, może, znaczy, może, nie, nie może go na pewno dużo mniej skomplikowane. Ja po prostu lubię pisać. Mm. Jeżeli chodzi o jakieś takie małe prace, też lubiłem sobie tworzyć właśnie historię, spisywać na papier. To się też bo by to nie było tak, że ja o, nagle sobie wymyśliłem, będę pisał. Nie, po prostu naprawdę lubię pisać, co mam nadzieję widać właśnie w tych publikacjach też na odpadzie i będziecie mogli się mhm. przekonać właśnie w Street Racerze, bo to nie jest tak, że od tak można nagle zacząć lubić czytać, to lubić pisać. No lubić czytać można od tak nagle zacząć, mhm. ale no żeby lubić i umieć pisać, no co... Co na początku może ta umiejętność pisania nie była zbyt duża, ale po półtora roku jak wykonałem sam korektę przed wysłaniem jeszcze do, do wydawnictwa, no to była ona spora ta korekta. W zasadzie ta historia powstawała na nowo po półtora roku, no ale to było konieczne, bo w tamtej historii myślę, że no, takie ogniota, to nie boję się powiedzieć, jaki był pierwowzór, mało sobie przyjęło, tu się na szczęście udało. I tak powiem tylko, że jeżeli chodzi o to, jak na początku wyglądała historia, jedynie końcówki nie poprawiałem, jedynie końcówka, te ostatnie dwa, trzy rozdziały mi się naprawdę podobały z tego, jak na początku to pisałem. No w sumie nie ma się trochę co dziwić z tym, co mówisz, bo faktycznie trzy lata to jest sporo też, no w naszych życiach się na pewno wiele przez ten czas zmieniło i naprawdę dużo. No tutaj trochę może myślę, że możemy nakreślić, co tam piszesz w tym prologu, bo tam faktycznie jest trochę nawiązanie do tego początku, tego twojego pisania o takich może trochę inspiracjach, trochę takich pomocach, nie? W jakim sensie? W sensie nie, nie tworzyłeś tej książki na początku sam. Ktoś ci pomaga. A. Tak jest, no to faktycznie. Paweł, przepraszam, mam nadzieję, że to oglądasz. Na pewno na pewno wysłałem na tablicę bo na Facebooku link, więc jak ktoś ktoś zobaczył, to myślę, że to kliknął. Tak, Paweł Kozielec, RODO RODO, oczywiście, już już po nim. Już po nim. Tak. Bardzo mi pomagał na początku książki, tak jak wspomniałem. pierwszy, Pierwszy. Można powiedzieć region w zasadzie, pierwsza dzielnica, czyli południe miasta Quito, którego trafia główny bohater, była tworzona wspólnie z nim. Niestety potem Paweł miał, nie miał aż tyle czasu. Bardziej zajął się piłką nożną, treningami swojej sylwetki, też treningami właśnie piłki nożnej, ale cały czas mniej więcej ten. Tę samą wysyłałem strony, które pisałem. Może nie codziennie, ale co kilka dni starałem się pisać po parę stron, chociażby. On to w miarę kontrolował. Z, dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy wiem, że mogłem delikatnie lepszą osobę wyrazić. Oczywiście, Paweł, nie mam do Ciebie zadze, bo jednak te błędy i tak wytykałeś. No ale no cóż. Paweł, naprawdę dzięki za pomoc. Bardzo, jak mówię, mi pomogłeś i bez Ciebie ta książka miałaby inny kształt, a być może by się nawet nie ukazała. Ale i tak, e, naprawdę podziwiam, bo dużo tam jest stron, to jest naprawdę długa literatura i bardzo ciekawa, ciekawa ta historia, bo spisana na ponad 600 stronach, także naprawdę tutaj e, jest, to, jest to fajne i to zatacza takie ciekawe koło. No właśnie, przejdźmy w takim razie do sedna sprawy. O czym to w ogóle jest? Street Racer, czyli e, ścigacz ulicami? Tak byśmy to po, e, sobie mogli to przetłumaczyć? Nie, no chyba nie do końca. O czym ta książka w ogóle jest? Street Racer to jest oczywiście angielski zwrot. Moim zdaniem nie ma idealnego polskiego odpowiednika, bo po polsku na na ludzi nielegalnie ścigających się na ulicy, mówi się po prostu ściganci, a mi tu bardzo nie pasuje takie słowo, dlatego zostałem przy angielskiej nazwie po prostu Street Racer. Jest to opowieść o młodym Kanadyjczyku, który ze względu na to, że nie pasuje bardzo jednej osobie w swoim rodzinnym mieście, musi uciekać z niego. Pomoc oferuje mu jego przyjaciółka sprzed lat. Mhm. która wyprowadziła się właśnie do Mine, do stanu, do którego trafił bohater i do miasta Quitanen, czyli jednego z ledwie dwóch fikcyjnych miejsc w całej książce. Drugim fikcyjnym miestem jest miasto, które leży niedaleko kwitanen Tam bohater zaczyna na nowo swoją e, przygodę i tutaj e, myślę, że jak czytałeś, a Zapytam siebie, czy Ty grałeś właśnie w Need for Speed'a, Most Wanteda i Carbona? Yy, grałem w Underground'a. Grałem. Je... Nie jest zerżnięty wygląd z tego, jak on wyglądał w Most Wantedzie i w Carbonie, ten samochód yy, tego policjanta, mojego głównego. Jego wymyślałem od początku. Natomiast bardzo yy, on... Jego postać mnie bardzo zaintrygowała. Była moim zdaniem dobrze napisana, jeżeli chodzi o tamtą grę. I po prostu stwierdziłem, że to jest naprawdę dobry... Yy dobry temat do wzięcia go do mojej historii i stąd on się pojawił, a mogę powiedzieć, że on na pewno się pojawi w drugiej historii, mimo tego, jak ta książka się kończy. Natomiast jeżeli chodzi o mhm. troszeczkę nakreślenie fabuły, po przyjedzie do miasta, oczywiście główny bohater musi pierwszej sprawdzić swoją umiejętności, więc jego znajoma, która jest bardzo wpływowa w mieście, umawia go na wyścig, który nie bez trudu, ale wygrywa, a następnie nabija sobie jeszcze mocniej tych reputacji, jeżeli przed policją i dopiero tak naprawdę po, tym, po tej pierwszej nocy się niejako z miastem, jego karierę street racingowa, która rusza jak z galopu po prostu. Przy całą książkę przewijają się wojny gangowe, charakter i szybkość głównego bohatera pozwalają mu nabywać bardzo wartościowe przyjaźnie. Jest to też oczywiście czas na miłość, jest też czas na turnie drifterski, czy w ogóle na drift, bo moim zdaniem każda dobra książka o wyścigach ulicznych no musi chociaż troszeczkę tego driftu zawierać. Dlatego tutaj y, troszeczkę mamy za i jej, że y, pierwszym osłon te z roku nie było trybu drifterskiego. Okej, okay, rozumiem, że troszkę chcieli się odciąć od tej japońskiej kultury, ale mimo wszystko ten drift, moim zdaniem, powinien zostać. Natomiast, y, wracając do książki, jest też również y, pojedynek mafijny. Mhm. Z perspektywy czasu nie wiem, czy go nie przeprowadziłem za szybko, nie wiem, czy nie, nie powinienem poświęcić mu więcej czasu, ale to już ocenią czytelnicy. I jest czas na e, również rozprawianie się z duchami w przeszłości miasta, które pojawiają się już na początku. Jest o nich delikatna zmiankę, a na końcu rzucają wyzwanie głównemu bohaterowi. Ja w ogóle przede wszystkim myślę, że jeżeli ktoś jest naprawdę fanem Need for Speeda, czy tam w przeszłości dużo w tą grę grał, no to w tej książce się odnajdzie. Tak to mogę powiedzieć z mojej perspektywy, bo czytałem tą książkę i jak sobie. Sprawdzałem te rejony, południe, północ, wschód, zachód, jeszcze centrum. To to mi się kojarzyło z takim jakby odblokowywaniem tych poszczególnych etapów tego miasta, że tutaj masz takie wyścigi, potem takie. No i to, to właśnie było moim zdaniem, całkiem, całkiem fajne, więc to nawiązanie do tego Need for Speeda wydaje mi się, że, że jak najbardziej tutaj było, było na miejscu. Coś tam jeszcze ciekawego na pewno z takich polskich smaczków tutaj myślę, że może o tym powiedzieć. Tutaj nawet niektórzy też mówili o tym, eee, tutaj mi zadawali takie pytanie. Czy Polacy się w tej książce odnajdą? Oj tak, odnajdą się, bo co tam ciekawego chyba z tych polskich smaczków jest? W wspomniałem już o turnieju drifterskim, chociażby można spotkać Polaka, który jeździ wspaniałym polskim Polonezem. Sam Oś. dziadek... Jak... Sam dziadek jak przeczytał tą książkę, bo to jest jakby pierwsza osoba z rodziny, która przeczytała, która się zmusiła do tego w cudzysłowie. Rozbawił ją ten moment. Ja sam trochę gryzę się z sobą, czy to nie jest, nie będzie trochę cringe'owe, czy to faktycznie jest aż takie zabawne. No mam nadzieję, że rozbawi to osoby, które będzie to czytały. Jest tam trochę też pokazane może nie jak, może nie jak Polacy faktycznie funkcjonują, ale trochę stereotyp Polaka, no bo ta akcja, która się dzieje po jego omówionym pojedynku Polaka, no to myślę, będzie bliska wielu y, sercom naszych rodaków. Pojawia się również y, motyw właśnie, jak jest y, pojedynek z duchami przeszłości miasta. Pojawia się również y, Polak taki inżynier, może nie inżynier, ale na pewno osoba bardzo wpływowa, jeżeli chodzi o tych doniesień, bardzo rozumiejąca y, to, co się tam dzieje. I osoba, która potrafi po prostu rozłożyć dany przejazd na czynniki pierwsze, dzięki czemu, można go nazwać nawet strategię co jest y, przed pojedynkiem z ludźmi, którzy kiedyś ścigali się w Quintonet, bardzo bardzo nakreślone. No i to nazwisko powiedz, no czy się to czy... No jak No właśnie, no właśnie, chciałem ci o to zapytać po prostu dlaczego takie nazwisko? Bo <noise> no naprawdę w Polsce takiego nazwiska, szczerze mówiąc, jakoś tak rzadko znamy. Nie wiem, czy zdradzamy nazwisko, chyba? Nie, nie zdradzamy, żeby tutaj nasi. Nasi odbiorcy byli zaciekawieni, jakie to jest nazwisko, ale czemu, czemu akurat takie? Jest to fuzja dwóch nazwisk, aczkolwiek czemu takie? No chciałem wskazać też, niektórzy powiedzą trochę niepotrzebnie, ale mnie to rozbawiło. Może mam trochę płytki humor, zobaczymy, jak to będą oceniali ludzie. Chciałem eee, po prostu pokazać, że Polacy mają naprawdę mega skomplikowane nazwiska, po prostu. Nawet jeżeli mieszkają za granicą takiego miasta. Oczywiście mogę napisać Nowak, e, żadnego ten, żadnej, nie żeby coś. Kowalski. Kowalski, albo coś w tym stylu. A ja stwierdziłem, żeby nakreślić, tak, żeby wymyślić takie nazwisko, po prostu. No I i tutaj taką w Vanessa nawet miała kłopoty z wymówieniem tego, tego nazwiska, jak sama mówiła. Sama tam w tej A ty byś stąd... nie miał? Słucham? Ty byś nie miał? No ja bym chyba też na początku miał, nie? Tak, tak patrzę... Co jest grane w ogóle, nie? Takie, takie nazwisko, ale... Ale no cóż, no, no ciekawe na pewno zabieg i zobaczymy, jak to tutaj nasi... nasi... Czytelnicy to odbiorą, twoi czytelnicy w sumie, bo to ty to przecież napisałeś. Um, ale nie tylko takie smaczki, jeżeli chodzi o nazwiska, też kulinarne smaki nawet tam były. Tak, jest tutaj mm, tak. nawet y, jeden moment, y, jak dziewczyna główna bohatera trafia do szpitala. Tam był moment, kiedy on przychodzi do tej francuskiej, do tej i tam rozmawia po francusku. Chciałem pokazać, że y, Chciałem pokazać tutaj, y, że Krótka rozmowa jest bardzo ważna dla niego, że on jednak, się, że jednak przyjechał do tego USA, ale cały czas ten powrót do Kanady, do tej jego do tej ojczyzny, jego jest bardzo ważny, że on tu nie przyjechał na stałe, jak to jest też na, yy, nakreślone, że on po prostu chce się odbudować i ponownie wrócić do miasta. Natomiast jeżeli chodzi o kulinaria, no też chciałem troszeczkę przedstawić, dlatego jest to francuska restauracja w tym mm -hmm. mieście Kuitanen, do której oni jadą, żeby pokazać mniej więcej jakie tam są potrawy stosowane. Trochę mi tutaj wspomogło to, że chodziłem na język francuski w liceum, więc okay. tam mniej więcej jakoś to, mogłem, jakoś to mogłem połączyć. A jeżeli chodzi o resztę, no to po prostu takie zwykłe, żeby poprawić samopoczucie głównego bohatera po treningach na siłowni, które mają które odbywają się głównie na początku książki, potem ze względu na pewien incydent cenują głównie w domu. Natomiast te posiłki, właśnie, by poprawić samo poczucie głównego aktora, aby wspomóc te jego prze przemianę, jeżeli chodzi o budowanie sylwetki. To głównie w tym kontekście było. No właśnie my sobie tak tutaj rozmawiamy o tych takich smaczkach, takich w tle, no bo to nie jest tylko książka o ściganiu, jak zresztą powiedziałeś. To jest, wydaje mi się, też książka ogólnie o życiu, bo tam. To nie jest tylko wątek, że mamy bohatera, który jakby zdobywa tą swoją reputację w tym mieście, do którego przybył, w tym świecie tych nocnych wyścigów i ona mu rośnie, ta reputacja. Czasami też musi się jednak zmierzyć z tymi brutaliami, które gdzieś na tym każdym kroku, kroku czytkają przecież, prawda? Prawda, widać to również w prologu. Nie, w prologu jeszcze nie. Natomiast w pierwszym rozdziale widać to już, że no nie będzie taka łatwa przeprawa, taka droga usłana różami, że. To nie jest to, co mu się mogło wydawać, że to jest po prostu zwykłe ściganie się i tyle. Są gangi, które łatwiej lub gorzej sobie radzą z porażkami. W pierwszym rozdziale właśnie jest mowa o takim gangu, który gorzej sobie radzi i z porażkami, i bohater toczy z nimi dosyć długą walkę. Jak się skończyło, to będziecie musieli się przekonać. Um, natomiast, natomiast. Um, <laughs> Masz powtórzyć pytanie, Bardzo cię proszę. Znaczy ogólnie pytałem o te, o te różnego rodzaju wątki, bo to nie jest tylko coś o, o racingu, tylko również o tych innych rzeczach, tak. prawda? To się wszystko gdzieś tam w tle dzieje. Takie życie po prostu jest opisane, nie? A jak się pokazać, że z tytułu jest to są jednak też normalni ludzie. Oczywiście, oni muszą się ukrywać. Nie mogą sobie, mimo tego, że jak pokazywałem na początku, że jak jeszcze nie byli aż tak bardzo w cudzysłowie rozpoznawalni, czyli w zasadzie poszukiwani, to oni Potrafili się wyluzować przykład chodząc do baru, chodząc do, chodząc do restauracji. No, potem to już się trzeba było kryć, jak policja naprawdę zaczęła takie ostre traktowanie tych Ale chciałem powiedzieć, że to są jednak zwykli ludzie, którzy też mają swoje problemy i którzy też mają swoje zajęcia. No, oczywiście głównie związane z samochodami, mhm. albo właśnie zbudowanie swojego ciała, ale też. Nie chciałem jakoś pokazywać, że to są ludzie, którzy nic, nic poza tymi wyścigami nie robią. No bo. Moim zdaniem szybcy i wsiaki troszeczkę burzą to jak faktycznie to wygląda, bo to moim zdaniem to jest bardziej opowieść o tajnych agentach niż o sobie z Racingu, Ewentualnie do czwartej części. To może być opowieść faktycznie o tym, jak mniej więcej mówią Racing, chociaż zapominajmy, że Brian O'Connor i. O, matko! Zapomniałem, jak się nazywał ten drugi czarnoskóry. Bohater, mniejsza z tym. Oni przecież y, współpracują razem z policją. No tutaj, przez chwilę, może myślałem o tym, żeby tak zrobić z głównym bohaterem, ale ostatecznie na to nie poszedłem, bo temat, bo y, temat tego, że główny bohater współpracuje z policją w zasadzie jest kretem y, podszywającym się pod Sydrys, jest do bólu oklepany, dlatego ja w to nie poszedłem. I no. No tak, takie tak życie właśnie, które nie jest usłane różami, też tam pewne wątki, wątki miłosne nawet się pojawiają tutaj praktycznie w każdej książce są, muszą takie właśnie wątki znaleźć, bo no, to jest jednak część życia, nie? Tak myślę też nie ma sensu jak mówię nie ma sensu pisać o samych wyścigach początkowo w ogóle było ich masa naprawdę czasem tylko z tego żeby budowały reputację w ogóle na początku system przechodzenia czy otrzymywania zaproszeń do innych dzielnic był bardzo taki sztywny no po prostu jakby to była gra komputerowa musisz mhm. zdobyć tyle i tyle punktów żeby przejść do kolejnego, żeby dostać zaproszenie na kolejny wyścig no nie tutaj nie było tak tutaj Główni bohaterowie. Już, no, i im, imiona, oczywiście, no to nie jest za tajemnica, niech nie będzie. Jacques Schei, czyli ten Kanadyjczyk, który przyjeżdża właśnie z Kanady. I Colin Ross, to jest pierwsza osoba, którą on poznał e, w mieście, jakby to, którą spotkał nie licząc roka. Nie licząc tego policjanta Iwanesy. Jezu, ale ja się gubię w tym, co mówię. Chwila, chwila. Mm, Skupisz się. Nie no, powtórz to pytanie, proszę. No, ogólnie mówię o tych wątkach, tak? Wątki miłosne o to mi bardziej tutaj chodziło, że, że jest to po prostu opisywane, nie? To, to samo życie, nie? Tutaj też w, tym, w, tej, w tej fabule, w tej książce. Zresztą, Colin, zakochuje się też w jednej bohaterek, w której to nie zdradzę. Natomiast, natomiast, cały czas mówię natomiast, to jest taki Nie, nie okej, okay. mam wrażenie. powinien użyć się również, jednakże. Hm. Aha, właśnie, o, no się tych wyścigów. O, to, to mi wypadło właśnie. Te wyścigi no początkowe. E, przypomniałem się. Teraz, e, mniej więcej każdy wyścig ciągnie ze sobą jakiś e, delikatny, chociaż pociągnięcie fabuły, Bo wcześniej to było ściganie się do ścigania. Teraz e, t, tak jak obecnie wygląda to w książce, tak nie jest. W jednym wyścigu poznany jest zespół, który właśnie będą walczyli. to będą toczyli swoją jakby... Jak to powiedzieć, wojnę, no, trzeba to powiedzieć, wojnę, główny zespół książki. W innym wyścigu, już na wschodzie poznają mechanika, który im bardzo pomaga. W jeszcze innym poznają, jak poznaje swoją miłość, więc to nie jest tak, że wyścig nic ze sobą nie ciągnie. Że jest po prostu wyścig i, i tyle, i nic za nim nie ciągnie. To, bo to było słabe na początku, to muszę przyznać. Jak to pisałem trzy lata temu, ale kiedy mhm. to przerobię, no to. To ma to więcej sensu, że każdy wyścig któryś za sobą ciągnie, że to nie jest zwykłe nabijanie reputacji, ja poznam jakieś, jakieś osoby ważne później dla książki albo toczam jakieś ważne pojedynki. Dlatego właśnie ta książka jest tak, tak interesująca i zapraszamy Was serdecznie tutaj do kupowania jej. Ja przypiąłem na czacie link do strony zaczytanie.pl, z której można sobie tą książkę kupić już od dwóch tygodni, ona jest w przedsprzedaży. Natomiast w opisie umieściłem jeszcze linki do publikacji Kuby, które które też regularnie umieszcza. No i też od jutra ta książka będzie już dostępna, chociażby w księgarniach MPK, tak? Ale już z tego, co, z tego, co widziałem dzisiaj, no to już w wielu miejscach tutaj wpisując twoje, twoje imię nazwisko i tytuł książki, już można tą książkę zakupić, także. Tak jest. Można kupić chociażby na. Tania książka na Gandalf yy, i chyba również na Bonito.pl, ale tego nie jestem pewien. Muszę to sprawdzić. To możemy, to możemy to w sumie sprawdzić, bo to jest wszystko, gdzie się tam w kaleidoskopie zmienia, bo teraz właśnie jest ta, jest ta premiera i myślę, że taka lekturka jeszcze słychać przed świętami. Teraz wiadomo, jak to wygląda. Yy, myślę, że to jest naprawdę ciekawa alternatywa, żeby się trochę chociażby od tego ekranu oderwać. No właśnie, w sumie o to ciebie nie pytałem, bo. Yy, no jednak, dzisiaj też dużo ludzi wybiera formę taką bardziej wizualną historii, a ty jednak wybrałeś właśnie książkę, nie? To też jest, mi się wydaje, takie, takie, takie też interesujące. Łatwiej jest napisać książkę niż wyreżyserować film, nie zapominaj, to jest. Yy, no to tak, to jest, to jest prawda. To jest oczywiście prawda, yy, dlatego też właśnie to jest yy, bardzo, bardzo takie wyjątkowe, że, że, że tutaj na taki krok się poczyniłeś i tym bardziej właśnie Was zachęcamy do tego, żeby żeby tą książkę sobie, sobie sprawić jako chociażby taki, taki mini prezent na, na Wielkanoc albo jakiś tutaj bliski osobie. Kto wie, no naprawdę myślę, że warto tutaj do tego, do tego zajrzeć. No właśnie, tutaj już mówiliśmy o tych wielu, wielu różnych wątkach, że tej fabule dużo żeśmy sobie porozmawiali dzisiaj. Tak rozmawialiśmy, czy jest sens dużo wspominać o tej fabule? Nie, wydaje nam się, że, że każdy jak tą książkę kupi, to tutaj sam... Na swój sposób ją zinterpretuje i przeżyje tą historię. Ja, jako czytelnik tej książki, e, notabene też e, tak trochę z anegdotek, ile z tą książką miałem kłopotu, żeby ją w ogóle odebrać, to, to nawet, e, oj, tutaj co się działo, ale na szczęście wszystko poszło jak spładka i było wszystko w porządku, no, ale to wiadomo, to były gdzieś tam wersje te, e, te jeszcze przed tym oficjalnym wypuszczeniem, więc tutaj na pewno z Waszymi takich kłopotów być nie powinno. E... No ale właśnie. Czy to jest dopiero początek takiej Twojej przygody? Jak traktujesz tą pierwszą część? Bo mówię, że to jest oczywiście ta pierwsza, że planujesz kolejne, ale jak się w sumie na nie zapatrujesz dalej? Jak ty to traktujesz? To jest absolutnie początek przygody, aczkolwiek ile ona potrwa? Sam nie mam pojęcia. Mam pomysł na drugą i na trzecią część. To jest oczywiście jakby już nakreślone nawet w pro... przed prologiem, w Fredmowie. Natomiast co dalej? To już, to już nie jest takie oczywiste. Mam pomysł, że jeżeli te pierwsze, trzy części się dobrze przyjmą, oczywiście, pierwsza, zobaczyć, jak się pierwsza przyjmie, czy póki co będzie w ogóle sens kontynuowania tego. Myślę, że nim będę w ogóle tworzył drugą część, no chcę jednak troszeczkę tej widowni, troszeczkę tych czytelników zyskać, więc będę właśnie na pewno tworzył na odpadzie. Może niekoniecznie już o samym sporcie, ale jakieś też, też belerystyczne historie będę tworzył, zobaczę mhm. czy to ciekawi czytelnika co pisze, czy nie pisze totalnych bzdur nawet w swojej, swojej fabule, w swoich fabularnych historiach, no bo tak naprawdę bez czytelników, no to nie, miał, nie, nie ma sensu pisanie. Mhm. Bo no to piszesz sam dla siebie i to nie ma sensu wydawania tego. Mam nadzieję, że naprawdę ta książka zainteresuje wiele osób, że ci, którzy to przeczytają, będą polecać to wszystkim, którzy, którym spotkają, będą to udostępniać na swoich social mediach, że jest coś takiego, że opłaca się coś takiego osiągnąć. To by było naprawdę miłe, jeżeli ktoś napisałby, że to jest naprawdę zgodne polecenie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że może na mnie polecieć fala krytyki, Zdaję sobie z tego sprawę, bo no jakby debiutant, też trochę, jak mówiłem, bardziej się uczyłem pisać, mimo że, liście, że lubiłem pisać, to bardziej się uczyłem pisać w trakcie całej tej historii. Na pewno wiele tam byłoby do poprawy, ale myślę, że pomimo tego i tak zainteresuje, zainteresuje to czytelnika. Tak, jeszcze tylko przerwa, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Kuby, to śmiało zadawajcie je na czacie. Ja, co prawda, już mam kilka pytań z Instagrama, które zadawaliście wczoraj. Natomiast, jeżeli ktoś jeszcze ma jakiekolwiek pytania, to myślę, że sobie je w takiej krótkiej sesji pytań-odpowiedzi rozwiążemy, żeby tutaj było wszystko, wszystko jasne. No właśnie, ja, jako czytelnik, też muszę powiedzieć, że naprawdę ja się w tą książkę bardzo wciągnąłem. No to ja myślę, że ludzie też są ciekawi, jak ja to oceniam z punktu widzenia takiego, że jednak to czytałem wszystko i miałem czas, żeby się z tym zaznajomić. No to. Historia bardzo interesująca, naprawdę tutaj. Y, oczywiście, wiadomo, że ludzie, każdy to interpretuje sobie inaczej, prawda? I, i każdy może tutaj inaczej y, to odbierać taką, taką lekturę. Komu się może to podobać, komuś się może to nie podobać. Natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę wyjątkowa pozycja. Naprawdę, bo ja przede wszystkim się cieszę z jednej rzeczy, że z osób, które znam, w ogóle taka inicjatywa poszła, bo nigdy się z czymś takim nie spotkałem, i to jest na pewno wyjątek, i dlatego uważam, że. Takie projekty jak najbardziej warto wspierać, no bo, no bo przecież takie coś się często nie zdarza. Przecież sam wspominałeś, ile tą książkę pisałeś, że się uczyłeś tutaj na tej książce poznawać ten świat, e, poznawać ten świat tej literatury i po przeczytaniu muszę stwierdzić, że naprawdę było całkiem okej. Okay. I pamiętajcie, czytelnicy, że książki to, to nie jest tylko straszna, szkolna lektura, Pan Tadeusz, Dziady, część trzecia, czy cokolwiek takiego, tylko książki to jest również fajna rzecz i zachęcamy do tego serdecznie, żeby chociaż w dzisiejszych czasach się od tego, oderwać od tego ekranu i żeby właśnie do tych papierowych wersji przejść, chociaż e-booki też będą, tak, te książki? Tak jest, będą, powinny się pojawiać mniej więcej, się pojawiać więcej do dwóch tygodni, do miesiąca po premierze książki, czyli mniej więcej 12-15 kwietnia, myślę, że no, takie audiobooki faktycznie się pojawią, również audiobooki będą, więc jeżeli ktoś woli słuchać, na przykład jedzie sobie i chciałby posłuchać sobie audiobooka, to też, będzie to też będzie to dostępne. No, czyli tutaj wszystko rozumiemy już, także na czym będziecie, będziecie chcieli, no to zapraszamy serdecznie do, do zakupienia tego. Widzę też już, że powoli tutaj kilka pytanych się a... pojawia, tak jest. Natomiast ja Cię tylko jeszcze zapytam o jedną taką, taką rzecz. Co w takim razie po napisaniu tej książki osiągnąłeś? W sensie, jakie masz wnioski po napisaniu tej, tej, tej historii, tej pierwszej części? Wbrew pozorom, póki co nie widzę jeszcze takich różnic, które nadeszły na moje życie i pewnie, że prawdopodobnie przez długi okres ich nie zobaczę. Na co liczę? Ciężko, nie mogę powiedzieć, że to pisałem dla siebie, absolutnie nie, bo to pisałem dla osób, które naprawdę interesują się wyścigami i które chcą o tym czytać. A też, jeżeli chodzi o inne książki, o te książki poświęcone Formule 1, to ich pojawia się coraz więcej, ale to cały czas nie jest jakaś ogromna liczba na pewno. A tak jak książka fabularna, no to jest, to jest na pewno wyzwanie dla, dla autora dla pisarza. Bo jednak przenieść wyścigi na papier no nie jest łatwo. Na obrazie no to na pewno możesz dużo łatwiej przeprowadzić akcję. Jeżeli masz film, jeżeli nakręcisz właśnie właśnie a jeżeli piszesz książkę, to musisz naprawdę bardzo bardzo fajnie opisać. Czy stanę się w przyszłości jakimś sławnym pisarzem? Może niekoniecznie mi na tym zależy. Po prostu chciałbym, aby ludzie znajdowali w tej książce coś dla siebie, żeby może pomogła im w pewnym sensie przez jakieś problemy przejść, chociaż nie wiem, czy aż tak wiele problemów, przez które można przychodzić się tam znajdzie, ale no, to jest w przede wszystkim książka dla ludzi. Mhm. Nie autor nigdy nie pisze dla siebie. Autor pisze po to, żeby czytelnikowi umilić czas przede wszystkim. Ja na przykład, jak czytałem tą książkę, tak się jeszcze tylko powiem, że właśnie, yy, że wczuwałem się w głównego bohatera. Bardzo, jak to czytałem. Mi się w ogóle wydaje, że. Kiedy ma się takie uczucie, to jest ok. Nie wiem, czy taki miałeś zamiar, jak tą książkę pisałeś, żeby się wczuwać w tego, w tego żaka, czy, czy nie do końca, właśnie? To jest zawsze fajne, jeżeli osoba czytająca to jest, stanie się wczuć w głównego bohatera. Myślę, że nie zawsze autorom zależy na tym, aby patrzeć, aby jak czytali, wczuwali się w głównego bohatera. To jest, jak mówię, zawsze fajne. Aczkolwiek wczuje się w niego każdy, kto chce, każdy, kto kupi tą książkę i będzie się chciał wczuć, po prostu myślę, że to zrobi, nie będzie z tym większych problemów. Natomiast ja początkowo chciałem. Trochę narcystycznie mm, zrobić y, głównego bohatera trochę na mm, swoją podobiznę, ale szybko stwierdziłem, że to po prostu jest niemożliwe, bo ja bardziej chciałem przedstawić, jakbym to też może źle zabrzmi, że ja bym ja chciał być jako Żak. Także może to jest nie do końca idealizacja mnie, bo Żak na początku hmm. jest trochę osobą, myślę narzekającą, która myślę, że trochę jeszcze musi dorosnąć, ale to dorośnięcie szybko następuje metamorfoza w środku książki jest dosyć płynnie też postępuje. Też widać, że żak jako tak głowa zespołu naprawdę wiele się uczył odpowiedzialności, więc myślę, że w drugiej połowie książki na pewno, żak to jest osoba, na której można polegać. W pierwszej myślę, że, myślę, że też, bo jednak jakby nie patrzeć. Gdy robi się podbramkowa sytuacja, ten człowiek absolutnie wie, co robi. R wie, co robić. Tak, i jest to też w tym wszystkim, właśnie, właśnie człowiekiem, w tym wszystkim jest. To też doskonale widać na przestrzeni całej książki i też właśnie o tej dojrzałości tam też jest taka, taka pewna scena, gdzieś tam, gdzie ucieka myślami, bo, bo te postaci w tej książce też są takie bardzo barwne, właśnie. Tutaj akurat mówię o Jeffie bardziej. To jest w ogóle taka ciekawa postać, która. Gdzieś tam, no, ma jest w swoim charakterystycznym stylu, a pod koniec gdzieś tam się, znaczy w pewnym momencie się trochę gubi, a ostatecznie i tak gdzieś tam, i tak wychodzi chyba, chyba na prosto. Jeff to była ciekawa postać, ona będzie miała bardziej rozbudowaną historię w drugiej książce, już od razu mówię. Okay. Natomiast początkowo, budowanie zespołu też mi zajęło dużą, dużą część tej historii, bo miało to zupełnie inaczej wyglądy. Początkowo miała być tylko ta trójka, więc Colin, Jack i Vanessa. I oni jakby mieli przejść przez to wszystko y, głównie w trójkę, tam ewentualnie jedna, dwie osoby mogły się dołączyć. Ale Jeff, pomimo tego, że na początku był wymieniony jako taka może osoba trochę z czarnej roboty przez y, swoją jedną umiejętność, y, ale jednak y, y, Jack i Colin y, doceniali go jako Też Zresztą raz się z nim ścigali i pokazał tam swoje nieprzeciętne umiejętności. Natomiast Jeff od początku był kreowany takiego wolnego strzelca, że on mm -hmm. może bardziej od tego, jakie mam samopoczucie, może od tego, co mu się akurat wydaje, wtedy bardziej przywiązuje się do kogoś, natomiast w gruncie rzeczy to jest samotnik, który po prostu po prostu chce jakoś pomagać, po prostu wie, że ma w przyjaciół potrzeby, to też jest wskazane, że miał przyjaciela w potrzebie, z którym się ścigał właśnie na południu i na zachodzie, a po turnieju drifterskim już właśnie przyszedł do Zespołu głównego Bohatera. Także mówię, Jeff to jest taka persona trochę tajemnicza, trochę właśnie żyjąca własnym życiem. A pod koniec, mówię, że się zagubił, po prostu raczej bardziej korzystał z tego, co, co mu dało, co dał mu zespół, który po jednej akcji stał się dosyć rozpoznawalny. Może ok, może faktycznie się pogubił pod koniec, ale no, to, że miał takie dwie, dwie bardzo ciężkie rozmowy, to na pewno mu to troszeczkę do, do rozsądku przemówiło. Dokładnie tak. I tych postaci jest jeszcze wiele, wiele więcej. Dużo się tam przebija, także jeżeli chcecie poznać ich historię, to koniecznie zaglądajcie do tej książeczki, bo myślę, że na pewno warto. Tak sobie teraz myślę, że powoli do tych pytań przejdziemy, co? Bo w sumie trochę ich tam było i chciałem, żeby się tutaj na spokojnie z tym wszystkim, żeby tutaj odpowiedzieć widzom, którzy czekali tutaj, z Instagrama sobie je, sobie je wezmę tylko. Z takich pytanek, pierwsze, które tutaj mi się rzuca, czy to jest książka, którą mógłby na spokojnie przeczytać z ręką na sercu kibic Formuły 1? Bo jednak, no my żyjemy w tej Formule 1, no nie tylko w F1, ogólnie w motorsporcie, ale najczęściej tutaj w F1 rozmawiamy, czy to jest też książka dla nich? A nie, na pewno znajdą tam wiele nawiązań do tego sportu. Mm -hmm. Chciałem pokazać, w się w powiem, książce, no. że jestem kibicem. Nie tylko jestem wciągnięty w świat nielegalnych wyścigów innych, ale jestem ze wszystkim kibicem sportowym, kibicem piłki nożnej, hokeja, właśnie Formuły 1. Nawet MotoGP tam pojawia, nawiązanie do jednego z motocyklistów. Spokojnie myślę, że się odnajdą niektóre porównania jak do Artona Senny, czy chociażby inne... Na pewno to imię Brazyli Brazylijczyka. Czy Ty wiesz dokładnie to jest nawiązanie tego wiele imion? Czy ty sprawdzałeś w ogóle? E, chyba nie, nie, nie sprawdzałem tego. To radzę ci polecam cię w to zagłębić, bo okay. każde imię kolejne nie licząc jego głównego imienia, czyli Miguel, nawiązuje do jednego z brazylijskich, do drugiego bądź do kolejnych imion jednego z brazylijskich kierowców Formuły 1. Także tu chciałem dać mm -hmm. tak ciekawie to zaznaczyć. To miało być nawet w przypisie na dole strony, ale ostatecznie to się tam nie znalazło. To jest taka ukryta ciekawostka, powiedzmy. Mhm. Natomiast jest również nawiązanie chociażby do Hondy z 2015 roku i jej perfekcyjnego silnika. Chociażby do legendarnych już, już hamulców Brembo, więc myślę, że fani pewnie spokojnie spokojnie się odnajdą w tym świecie. Ja też właśnie się po tym podpisuję, tam dużo tych nawiązań jest, także to jest na pewno książka dla fanów Formuły 1, ale nie tylko w ogóle dla fanów motorsportu jak zresztą Kuba to, to wspomniał. A pytanie kolejne jest takie, czy jesteś czy jesteś w ogóle zadowolony z tej książki? Trudne pytanie w sumie jak na jak do autora zadawane. Bardzo trudne. Z początku traktowałem to trochę jak takie dziecko, które kreuję, właśnie na początku. Jakby no, nowo, jakbym po prostu dostał dziecko i mam go po prostu stworzyć. Może, może inaczej, jakbym dostał postać i mam ją stworzyć od zera. Jakbym miał grać w MMO. To trochę tak to wyglądało. Yy, nadawałem mu pewne cechy, pewne, pewne umiejętności i tak dalej. Natomiast, yy, czy jestem zadowolony? Umiarkowanie. Na pewno nie mogę Powiedzieć, że to jest coś czego, inna, czego nie jestem w stanie przebić, no bo to jest to jest premiera, to jest coś, żeby ludzi mieli się spokojnie to wczytać. I tak jak, powiedział, jed, tak jak powiedział, jeden autor, z którym przeprowadzałem wywiad, to było już dwa i pół lat, roku temu, jakoś tak, kiedy on wydał swoją książkę, również z terenów nowej rudy na dolnym śląsku, mhm. kiedy on dał swoją książkę, on też powiedział, że on powiedział, że to dla niego jest wielkie wyróżnienie, czuje dumę z tej książki, oczywiście też czuje dumę z tej książki, to nie jest tak, że ok, ja traktuję ją, że jest całkiem niezła i tyle, nie, ja naprawdę cieszę się, że ona ujrzała światło dzienne, jestem dumny z tego, dumny z tego, że to napisałem, ale myślę, że każdy autor tak chce, żeby to najlepsze dzieło przychodziło wraz z czasem, no bo jak napiszesz na premierę najlepsze dzieło, a kolejne okażą się słabe, no to tak tak średnio. Dla mnie autor powinien się rozwijać z każdą, każdą kolejną napisaną książką, więc mam nadzieję, że o moim takim prawdziwym arcydziele będę mógł napisać albo jak będę kończył historię Street Racera właśnie, albo jak będę tworzył kolejne jakieś inne historie, niekoniecznie związane ze światem... Nielegalnych wyścigów ulicznych, a jakimś totalnie niezwiązanym ze sportem, światem, ale to, to jeszcze zobaczymy. No właśnie, tak mi się wydaje, że taki, jak jesteś tak umiarkowanie zadowolony, to pamiętaj, taki zawsze powstaje niedosyt i zawsze tak będziesz dążył do tego bycia ja lepszym, i to też jest, wydaje mi się, dobre podejście. I też to te, te takie. No. ci, ale nie wiem, czy każdy autor tak marzy, jak czyta swoją historię, to on zawsze coś znajdzie do poprawy. Po A to, nawet na pewno. Jeżeli, to na pewno. nawet jeżeli twierdzi, że już napisał coś, co jest dobre i co zaakceptował, to, to wróci za, już my za miesiąc, za dwa do tej książki. Takie tak. wiedział, tak. Coś, coś bym inaczej czy napisał, jakoś inaczej bym to mm, określił. To na pewno, na no zobacz zresztą, ile twoje dzieło powstawało, nie? To, to dlatego też tak to ewoluowało, nie? To też warto o tym wspomnieć. Ehm, dobra. Pytanie takie trochę bardziej ekonomiczne jest do Ciebie. Ehm, tutaj pewne założenia są z Twojej strony tej oczekiwane w odpowiedzi. Jak myślisz, ile sztuk Twojej książki się sprzeda? I pozdrowienia jeszcze od Marcina. W sensie, no... Ja to chyba, to chyba wiem od którego Marcina, ale mniejsza z tym. Ehm, ile sztuk się sprzeda? Osobiście nie liczę, że uda się odrobić całą kwotę, która została wydana na współpracę z wydawnictwem. Noweres, nie noweres jak to w jednym wywiadzie już powiedziane, tylko noweres się czyta. Um, jeżeli sprzeda się około pół 5000 egzemplarzy książki, będę naprawdę bardzo zadowolony. Um, czy liczę na więcej? Może de delikatniej, liczę ale 500 egzemplarzy to naprawdę będę bardzo zadowolony jak na debiut. Jak to nawet w jednym artykule widziałem ze strony Nowa RS, że oni zazwyczaj mają około 250-300 egzemplarzy przy debiucie. Jeżeli jest więcej, to naprawdę jest sukces dla autora. I ja też myślę, że jeżeli sprzeda się 500 egzemplarzy, to będzie naprawdę spory sukces. Odrobię wtedy mniej więcej um, jedną trzecią, chyba jakoś tak mi to wychodziło z, z wyliczeń tego, co zapłaciłem. Um, ale, ale, ale. Ale to też zależy od kwoty, bo jak on trzeba będzie wydać tę książkę, bo na każdej stronie jest inna jednak. Także z ekonomicznego punktu widzenia, powiem tak, i to jest też y, takie porównanie, którego użył tamten chłopak, y, tamten facet, z którym y, mm -hmm. rozmawiałem odnośnie jego książki, że miałem do wyboru albo wydać książkę, albo kupić sobie samochód. I. Oprócz tego, że pomogła mi bardzo rodzina, no bo nie ukrywam, że bez ich pomocy to by się w ogóle nie udało. No to yy, ja nie żałuję, że wydałem na pasję, mimo że jeździć samochodem po prostu kocham. To jednak uważam, że w tam, tamten moment, yy, mimo że w momencie wysyłania już yy, książki czy tekstu książki do wydawnictwa miałem już prawo jazdy, to jednak wolałem zdecydowanie bardziej wydać te pieniądze właśnie na książkę niż na samochód. Okej, okay, to bardzo tutaj ciekawe jest, jest porównanie. No niektórzy na przykład wydają na kierownicę, jak chociażby ja, czyli to takie wirtualne. Niektórzy wydają na książki też i też bardzo bardzo ciekawe. To też podkreśla właśnie jakie to jakie Kuba tutaj poświęcenie musiał oddać od siebie, żeby to żeby tutaj takie coś powstało, także tym bardziej tutaj Wielkie szapoba, i, i tym bardziej warto tutaj KUBę wesprzeć, kupując egzemplarz i wgłębiając się w lekturę. A już po, kolejne razy podkreślamy, warto, warto, jeszcze raz warto. A jeszcze tutaj, właśnie to pytanie, które Ci mówię nawet przed wejściem, jakie są oceny Twojej książki? Bo myślę, że jakiś feedback już masz od niektórych osób, które to czytały. Początkowe było takie, że to, że to jest nieczytelny klos, co mówiłem, że ja się nie zgadzałem dopóki nie zasiadłem nie do tego po roku, nie przeczytam początku. To Wtedy się absolutnie z tymi, z tymi mm, opiniami zgadzałem, więc no, nie mogłem już od razu po zakończeniu początkowego pisania tego. Musiałem też raz, jak już wspominałem, poprawić i kiedy wysłałem początkowe rozdziały już poprawione, osoby... Które wcześniej mówiły, że to jest totalnie nieczytelne, mówiły, że to jest ok, a to jedna osoba naprawdę faj... dużo czyta książek, jest naprawdę zainteresowana tą generalnie kulturą. To nie jest taka masówka, tylko po prostu on czyta, on ogląda seriale, także to naprawdę jedne... od... usłyszeć od tej osoby, że książka jest chociażby ok, jest dobra, to naprawdę było miłe. Nie ma co ukrywać, jest to jeden z moich znajomych, ale z jednej strony, jeżeli on powiedział, że to jest totalnie nieczytelne, to jednak coś musiało się faktycznie zmienić w tej historii, że on aż tak diametralnie zmienił zdanie. Inne opinie głównie dostawałem od znajomych. Dosta dawałem również teksty do przeczytania moim nauczycielkom polonistkom. Nie wiem, czy to był okay. dobry pomysł. Myślę, że w jakimś stopniu na pewno, bo mogły wyskoczyć błędy. Najwię najczęstszym błędem, który był mi wytykany, było to, że jest za dużo dialogów, na, na których też mi bardzo zależało, bo te przeżycia głównych bohaterów, yy, ta, może nie walka wewnętrzna, ale ich właśnie przeżycia wewnętrzne yy, były dla mnie też bardzo ważne. Jedna m, nauczycielka powiedziała, że żałuje, że to już się skończyło, a druga właśnie wskazała te. Yy, te Błędy dialogowe. Natomiast zdaję sobie absolutnie też sprawę, że one mogły tak to powiedzieć, żeby po prostu się nie zniechęcał, więc brałem dystans do tego. Natomiast generalnie były one lepsze niż neutralne, te opinie. Czasem zdawały się, czasem nie zdawały, tylko czasem dostawałem taki feedback, że musisz to poprawić. No i brałem sobie to do serca jednak. To nie było tak, że byłem ślepo, przez cały czas ślepo zapatrzony, że to jest dobre i że oni się w ogóle nie znają, no bo nie. To, to, to absolutnie tak nie wyglądało. Trzeba było też popatrzeć na ich opinie, które okazały się bardzo pomocne. Tak, yy, także to chyba tyle z Instagrama z pytanek. Tutaj parę się pojawiło na, na YouTube. tutaj niektórzy widzowie napisali na, na czacie. To jest pytanie, yy, na jakie książce się inspirowałeś? Może nie książce, właśnie, książce? Grze? Yy. Uh. Um, jest znaczy nieoficjalna. Jest fanowska kontynuacja Most Wanted i Carbona. Jest to The Most Wanted: Powrót do Rockport. To jest książka pisana przez Polkę wokół, nawet był wywiad z nią na TVGry.pl, bo ona stworzyła do tego historię, że to napisał Brytyjczyk, który pracował w firmie Blackbox, która produkowała właśnie Need for Speed, Most Wanted i Need for Speed Carbon. Natomiast oficjalnie, chyba jest, oficjalna wersja jest taka, że ta postać nigdy nie istniała, więc to ona dokładając do tego historię, całkiem nieźle się wypromowała, bo nie ma co ukrywać, mm -hmm. że trochę tych egzemplarzy The Most Wanted powrót do Rockport poszło. Mm. Czytałem tą książkę, jestem obecnie na piątym reżimie, ja dawno do niej nie zaglądałem, ale też nie chciałem się jakoś mocno wzorować na niej. Oczywiście jakiś zarys sobie musiałem stworzyć, więc obejrzałem trzy części, szybkich i wściekłych. Trzecia część, Tokyo Drift moim zdaniem jest najlepsza, bo to, to może dziwnie zabrzmi, ale moim zdaniem to było tak tworzone trochę, pomyślę, weźmy w ten świat i niech sama się historia stworzy, i to było bardzo dobrze stworzone. Moim zdaniem trzecia część szybkich i wściekłych jest najlepsza. Były też dwa inne filmy, które obejrzałem. Jeden bodaj był francuskie produkcji, niestety już nie pamiętam. I nie wiem, czy notabene też filmu Street Racer nie widziałem. Street Racer to jest też na pewno film taki i jest, jest gra. Jest taki film. no. Jest taki film. Pytam, co oglądałem. Jeżeli chodzi o inne mm, książki. Dużo, jeżeli chodzi o taką naukę pisania, dała mi książka Korona śniegu i krwi autorstwa Elżbiety herezińskiej. To jest, myślę, jeżeli chodzi o, sam, o samą naukę pisania, jak powinno się formułować zdania, jest bardzo dobra książka. Ona to jest ponad 800-stronnicowa cegła. Jeszcze większą ma, większy format stron ode mnie, bo moja książka w formacie A4, ona miała 300 stron. Więc to jest naprawdę mocno skondensowane. Jak tu widzicie, że to ma ponad 600, no. też mogę pokazać. Pięknie, jak to wygląda, no. natomiast ja jestem, jako że jestem kibicem sportowym. Jak to już było tu mówione, ja więcej czytam biografii obecnie. Oczywiście, tak jak. albo dokumentów, jak chociażby mechanik, jak. Również, ale tak z innej beczki, również pojawiają się na mojej półce z książkami, książki Wojtka Drewniaka, Historia bez Cenzury, bo jego humor może jest trochę taki rubaszny, taki prosty, ale naprawdę trafia, myślę, w większości gust. Bo po prostu człowiek wie, jak pisać i człowiek wie, jak rozśmieszyć ludzi, naprawdę. Wie, jak zainteresować człowieka. Więc... A, jest jedna książka, która dosyć mi pomogła, jeżeli chodzi o tworzenie fabuły. Troszeczkę czego innego się po niej spodziewałem, bo ja jednak miałem nadzieję nauczyć się opisywania wyścigu, bo nie wiedziałem, czy one są do końca dobre, te opisy wyścigów, mm -hmm. ale no nie dało mi to aż tyle. Ta książka, nie są trzy wyścigi, jest to książka wyścig Jenny Martin opowiada o czasach trzy bądź cztery wieki po, obec... po tym, co my teraz przeżywamy. Akcja dzieje się na innej planecie, jest walka, to jest, jedna osoba stwierdza, że to jest połączenie Gwiezdnych Wojen z Szybkimi i Wściekłymi, Myślę, że to jest dobra recenzja, nie żeby oczywiście w pełni tego, co tam się dzieje, ale faktycznie pod koniec wybucha wojna między, jakby to nazwać, może nie właścicielem planety, ale osobą, która jest najbardziej wpływowa na planetę, na której odbywają się te wyścigi, w których bierze udział główna bohaterka, a ruchem oporu, którym dowodzi książę jednej z części tych planet. Okej, okay, czyli to tyle jeżeli chodzi o te inspiracje Twoje, a powiedz mi co, jeszcze tutaj jedno pytanko od Paweł567, też witamy serdecznie, kolejne książki jakieś, jakie masz tutaj w planie, bo wiemy, że kontynuacja tego jest zapowiadana, jest a jakieś może inne historie, coś coś ten deseń? Ojej, to jest dobre pytanie i na razie póki co o tym nie myślałem. Jak mówiłem, po tej drugiej części na pewno przez jakiś czas zajmę się tworzeniem na odpadzie, już abstrahując od tego, że będą to oczywiście po, moje podsumowania wyścigów. Właśnie dzisiaj wesz, weszła na odpada podsumowanie Grand Prix Bahrainu, także zapraszam do, do zapoznania się. Link oczywiście jest w opisie u Rolosa. Tak, wrzuciłem, wrzuciłem. Także zapraszamy serdecznie. Kiedyś tworzyłem również historię o street racingu na odpadzie, bo chciałem zobaczyć jak to ludzi zainteresuje, ale przerwałem to, bo nie to zabrzmi, ale przez to, że już tam nie widziałem, że nie potrafię też tego trochę rozpromować. I przez to, że widziałem, że nie idzie mi to zbytnio, to tam postanowiłem sobie darować. Natomiast na pewno się za coś, za coś fabularnego wezmę na odpadzie. Na pewno będę to na pewno będę to pisał. Czy to będzie miało wspólnego coś ze sportem, z wyścigami? Mam nadzieję troszeczkę od tego odejść, bo być może, znaczy na pewno da mi to... Jakiś zalążek pomysłu na to, co będę mógł ewentualnie pisać po Street Racerze. Chociaż, że jak mówię, i co, co jest na oficjalnej stronie Nowa RS, jak wejdziecie sobie w autorów, tam w moim programie jest napisane, że moim wielkim narzędziem jest właśnie zostanie redaktorem, dziennikarzem sportowym. Także zobaczymy. No, parę, parę alternatyw mam, na pewno nie mogę, na pewno. Mam co do roboty i mam nadzieję, znaleźć sobie tyle samo zaparcia i tyle po prostu tyle po prostu chęci, żeby co najmniej jeden z tych planów wykonać albo, albo czyli albo zostać pisarzem pełną gębą, chociaż jest to bardzo ryzykowne, bo wiemy, że rynek książki z roku na rok, z pokolenia na pokolenie wygląda coraz gorzej, bo coraz mniej osób czyta. Dużo lepiej byłoby na przykład tworzyć filmy, tworzyć seriale, albo generalnie jakąś coś z kinematografii. Więc zobaczymy jak to będzie. No jak mówię, moim głównym marzeniem, moim marzeniem życiowym jest zostać dziennikarzem sportowym. I tak jestem zakochany w trójce legend polskiego dziennikarstwa, a więc moich legend, legend, które ja oglądałem, czyli Andrzej Borowczyk, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. No i też z komentowaniem, może tutaj coś też, w sumie oni też komentują, no to... Bycie komentatorem to też jest moja wielka pasja, wielkie marzenie, dlatego też zacząłem komentować właśnie ligi Formuły 1. Piątek, sobota i niedziela to są te, to są te dni, kiedy można mnie usłyszeć, zawsze o godzinie 20, aczkolwiek są to trzy różne ligi. Ja jednak nie streamuję, bo niestety próbowałem w sobotę i no mój internet nie wyciągnął, ale jako taka dwójka Myślę, że myślę, że można mnie spokojnie wziąć. Jak, jakaś liga to oglądała, także na Facebooku z chęcią <noise> odpowiem z chęcią z, chęcią, yy, z chęcią czekam na jakieś propozycje. Także warto tutaj na pewno kubę, kubę gdzieś tam śledzić. Jeżeli też macie do niego pytania, na pewno na priv wam gdzieś tam odpowie. To takie szybkie, ostatnie ode mnie pytanko już w sumie. Tak trochę odchodzę do tematu, może książki przykładowo do Rany F1 Typy na ten sezon, jakie masz po tym pierwszym wyścigu? Tutaj takie szybkie pytanko jeszcze, na sam koniec. Wynika to z tego mojego podsumowania w Bahrainu. Myślę, że na Imoli może to wyglądać zupełnie inaczej niż wyglądało w Bahrainie, bo jednak są trzy tygodnie Prawdopodobnie większość zespół, zespołów przywiezie wiele poprawek. Sądzę, że Mercedes może aż tak bardzo nie odstawać od Red Bulla, jak to było w Bahrajnie. Też nie do końca znamy tempo, przecież Sergio Pereza po tym wyścigu. Oczywiście pokazał, że w wyścigu potrafi wyprzedać, że się nie boi wyprzedać, ale. Pamiętajmy, że z Aleksem Albonem w Belgii 2019 było dokładnie tak samo. Wystartował z końca stawki i przybił się bardzo szybko naprzód, a mam wrażenie, że Red Bull w tym sezonie zdecydowanie odjechał od środka stawki. Że McLaren i Ferrari, który dla mnie osobiście jest jednym z największych zaskoczeń tego sezonu, bo spodziewałem się, że aż tak mocno nie przyspieszą, że z wejściem nawet podwójnym do Q2 będą mieli problem, a tu nie było z tym żadnych problemów, z Q3 przepraszam, nie Q2, tylko z Q3 nie mieli z tym absolutnie żadnych problemów. Jak, znaczy jak ma się czarodzieja w postaci Charlesa Leclerc'a, to chociażby jeden ku 3 moim zdaniem, musi być. Carlos Sainz również w kwalifikacjach ładnie sobie poradził. W wyścigu troszeczkę jeszcze zabrakło tego obeznania z samochodem, ale myślę, że to z czasem przyjdzie. Natomiast jeżeli miałbym mniej więcej ułożyć klasyfikację zespołów, jak to może wyglądać na koniec sezonu, to oczywiście o tytuł powalczą Red Bull z Mercedesem. I jeżeli Botas będzie dalej taki niewyraźny, bo ten wyścig był totalnie totalnie nijaki w wykonaniu Walterego, a Perez wystarczająco szybko zrozumie, zrozumie filozofię boju do Red Bulla, no to możliwe, że Red Bull powalczy o ten tytuł mistrzowski w konstruktorce. Od trzecie miejsce stawiam do walki McLarena i Alfa Tauri. Sądzę, że Ferrari to jeszcze nie jest ten poziom w tym sezonie, aby wrócić do walki o podium. A dalej? A dalej to jest mocno nieprzewidywalne, bo tak naprawdę ciężko stwierdzić, jak okonowi poszłoby w tych kwalifikacjach, gdyby nie te żółte flagi spowodowane Sainc, y, przez Karosa, Sainza i Nikita Mazepina. Mhm. Więc środek stawki nie będę póki co prognozował, aczkolwiek stawiam, że Alpin z Astonem Martinem powalczą o siódmą pozycję, chociaż też zobaczymy, jak ten Aston się spisze w Imoli. Po pierwsze w wyścigu ciężko prognozować, ale jakbym miał prognozować to właśnie tak, że będzie walka o tytuł między Mercedesem Red Bullem. O co się miejsce powalczy McLaren, Alfa Tauri i Ferrari. O siódme. Alpin i Aston Dziesio, dziewiąty będzie. Dziewiąta będzie Alfa, a dwa ostatnie pozycje w kolejności Williams, Has zajmie. Właśnie właśnie zajmie Williams i Has. No, obstawiam nawet, że George Russell jest w stanie zdobyć punkty w tym sezonie. Jakimś w jakimś chorym wyścigu, ale myślę, że nie jest w stanie. No może to się, może mu to się uda. Kiedy, nie wiem, 20, a to w sumie jest dużo w tym roku, więc faktycznie tych szans jest na pewno więcej. Jeżeli liczymy, że się wszystkie odbędą, a no, ten, Jeżeli obecną... tak, jeżeli tak, tak, nie. tak będzie, no. Liczymy, że się wszystkie odbędą. No właśnie, a jeżeli chcecie więcej usłyszeć, sam w sumie poczytać bardziej o tych twoich przewidywaniach, no to w opisie macie link do twojego podsumowania Grampy Bahrainu, tak? Jest link rzucony i nie tylko do tego, bo również jest kilka słów o, o chociażby, o, o kim tam było, o tyskach nartyjarskich, Narciarskich, już mówiłem wcześniej, o fetelu jest. I Juan Pablo Montoy jest, dokładnie tak Także zapraszamy tam serdecznie do, do opisu I jeszcze raz Przypominamy, jutro premiera Twojej książki Street Racer Dokładnie tak Możecie sobie ją od jutra nabić w sięganiach Mpiku, Ale również nie tylko w MPiku, Bo macie też Chociażby u mnie link e, przypięty na czacie No i też wydaje mi się, że jeżeli wpiszecie W Google tą książkę To naprawdę Wam ona wyskoczy Sam sprawdzałem tak wyskakuje Twoja książka, że można ją sobie wtedy nabyć, i gorąco zapraszamy do tego, bo naprawdę uważam, że warto to zrobić. Bardzo Tobie, Kuba, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie OK z tą, z tą sprzedażą i gdzieś tam będziesz z tego konsekwencji bardzo zadowolony i też, że tutaj Twoi czytelnicy też będą na pewno z tego bardzo zadowoleni, no i też mamy nadzieję, że Wam się to, to spotkanie podobało, mamy nadzieję, że też większość kwestii rozwiązaliśmy, a jeżeli nie, no to oczywiście zawsze do kumpy tam możecie napisać, przecież Kuba jest w społeczności racingowej bardzo dostępny, gdzie się tylko da. Dziękujemy jeszcze raz, jakieś takie słowo od Ciebie na koniec, może chcesz coś jeszcze powiedzieć od siebie, od serduszka? Od serduszka nie, ale od rozumu. Jak macie litość, to to kupcie, jeżeli chcecie, żeby ją na chleb. Natomiast naprawdę kibiców, wyścigów. Ludzi interesujących się Sportem, ludzi interesujących się F1, tej książce, na tej książce się nie zawiedziecie. Ludzi też związanych interesujących się Sim Racing, nie Sim Racing, tylko street Racingiem, już mi się to myli, bo miałem event Racer z organizacją PFS, której serdecznie dziękuję. Podziękowałem im oczywiście już wtedy, ale teraz. Mam z tego co wiem, to bodaj Filip Miller ogląda. Także być może on, on to słyszy. Także im dziękuję za ten event. No i co? Na pewno. Na pewno coś w tej książce znajdziecie. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. I co? Miłej lektury bo pozostaje nam chyba rzeczywistości. Tak. Jest. Miłej lektury. Także już jutro premiera, a my już... Zapraszamy do, do zakupów. Dziękujemy jeszcze raz za wywiad. No, i w takim razie do zobaczenia. Miłego wieczoru Wam życzymy. Trzymajcie się. Miłej nocy.